zobaczy siebie na ekranie, całuje swojego sąsiada lub sąsiadkę z prawej lub lewej strony. To taki moment na przekazanie pozytywnej energii. Przypominam, piskam w czasie 3. To zabawa polegająca na pocałowaniu swojej sąsiadki lub sąsiada. Dzień dobry Państwu. Gratuluję Zaksie zdobycia 3 punktów. Bardzo chcieliśmy dzisiaj oczywiście wygrać, ale przynajmniej doprowadzić do tego tiebreaka. Przegrywaliśmy 2-0, w szatni powiedzieliśmy sobie troszeczkę więcej. Mi się wydaje, że trochę bardziej ciężkich słów. Do niektórych zawodników doszło, udało się wygrać tego 3. seta. No, zabrakło oczywiście w 4. secie, bo może nie byliśmy rozluźnieni, ale prawie przez większość seta goniliśmy. Później Koi poszedł na zagrywkę, odjechał nam na 3-4 punkty. Później też doszliśmy i jednak nie udało się dowieść do końca tego. Chcieliśmy, żeby ten tiebreak był po prostu. Także Zaksa, wicemistrz Polski, jeszcze raz gratulacje. Byli lepszym zespołem. My jesteśmy bardzo młodym zespołem. Brakuje nam jeszcze bardzo doświadczenia i ogrania, szczególnie w końcówkach. Myślę, że z każdym meczem będzie coraz lepiej. Myślę, że jeszcze będziemy mogli się cieszyć z zwycięstwa. Dziękuję. Dziękujemy za gratulacje. No, na pewno cieszymy się z tych 3 punktów, bo były one ważne teraz w kontekście właśnie pozycji w tabeli. Gratulacje również dla tutaj naszego zespołu właśnie, że potrafiliśmy po tym 3. secie przegranym znowu się zebrać i doprowadzić tego 4. seta do końca. Gratuluję Sebastianowi i całemu zespołowi Zaksy zwycięstwa w dniu dzisiejszym. Tak jak Piotrek powiedział, my przyjechaliśmy walczyć tutaj o zwycięstwo. No, zdawaliśmy sobie sprawę, z jakim trudnym rywalem będziemy mieli do czynienia. Natomiast no, myślę, że podjęliśmy tą walkę. I troszkę szkoda, że nie udało nam się doprowadzić w tych końcówkach, szczególnie w tym 1. i 4. secie do tiebreaka, bo myślę, że gdzieś tam jakieś szanse na to były. Natomiast my, no, zespół Zaksy w dniu dzisiejszym był lepszym zespołem. Myślę, że my troszkę za dużo błędów popełniliśmy w elemencie zagrywki, bo zepsuliśmy tych zagrywek 17 przy tylko 4 asach. I myślę, że tutaj to był element, który na pewno miał duże znaczenie w dniu dzisiejszym. Dziękuję. Ja dziękuję przede wszystkim za gratulacje. No, nie był to może bardzo dobry mecz w naszym wykonaniu, natomiast gdzieś tam już w głowach na pewno jest ten mecz środowy w Lidze Mistrzów, gdzie to spotkanie musimy wygrać. Także na pewno gdzieś tam każdy chciał troszeczkę zaoszczędzić sił i to wyszło na boisku. Jeżeli się gra na 60, 50, 70% swoich umiejętności z każdym rywalem, nieważne kto jest po drugiej stronie siatki, to później ciężko się naprawdę gra i ciężko zdobywa się punkty, ciężko się wygrywa. Dzisiaj kolejny raz udowodniliśmy, że pomimo prowadzenia, pomimo dobrej gry, jeden, drugi przestój i rywal nas dochodzi i często ucieka. Także tutaj jest strefa mentalna bardzo mocno, nad strefą mentalną bardzo mocno musimy popracować. Ale wierzę w to, że w środę poziom, rywal, kibice troszeczkę spowodują to, że nasi zawodnicy zagrają dużo lepiej niż dzisiejszego dnia. Także wielkie, wielkie dziękuję kibicom. Tutaj gratuluję Kielcom za dobre postawy i mam nadzieję, że w środę zaprezentujemy się przynajmniej o 50% lepiej. Dziękuję.